Czego uczy mnie Biblia w pierwszej księdze Mojżeszowej, tak zwanej księdze Genesis, czyli rodzaju, w rozdziale 14 na temat Melchizedeka i oferty króla Sodomy? Żaden mąż wiary nie jest wolny od ataków wroga. Co więcej, jest raczej wręcz przeciwnie. Po odniesionym zwycięstwie napierają na niego ze wszystkich stron liczne pokusy. Tak też było w przypadku Abrama. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorlaomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy. Wydarzenie to z pewnością kryło w sobie podstępny zamiar wroga. Król Sodomy reprezentuje inne oblicze szatana, zupełnie przeciwstawne temu, jakie oglądamy w Kedorlaomerze i towarzyszących mu królach. Podczas gdy Kedorlaomer przedstawia ryk lwa z pierwszego listu Piotra, 5 rozdział, 8 werset, król Sodomy obrazuje syk węża z pierwszej księgi Mojżeszowej 3:1 oraz objawienia 12:9. Niezależnie od tego, czy Abram musiał stawić czoła wężowi, czy też lwu, obfitość łaski Pana była w stanie sprostać wszelkim jego potrzebom. Łaska ta działała na sługę Bożego w momencie niebezpieczeństwa. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił mu, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, który ma niebo i ziemię. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. Zwróćmy najpierw uwagę, w której Melchizedek wkracza na scenę chwili. Czyli zwróćmy najpierw uwagę na moment, na chwilę, w której Melchizedek wkracza na scenę oraz na podwójne działanie jego służby. Nie wyszedł do Abrama, gdy ten ścigał Kedorlaomera, lecz wtedy, gdy szukał go król Sodomy. Jest to decydująca różnica. Żeby Abram mógł podjąć walkę, która w swym charakterze była jeszcze o wiele niebezpieczniejsza niż ta, którą właśnie zwycięsko zakończył, potrzebował głębszej społeczności z Bogiem. Wino i chleb, chleb i wino Melchizedeka orzeźwiły duszę Abrama po wyczerpującej walce z Kedorlaomerem. Podczas gdy wypowiedziane błogosławieństwo wzmocniło jego serce na nadchodzącą walkę, którą musiał stoczyć z królem Sodomy. Ujmujący jest sposób, w jaki kapłan mówi do Abrama o Bogu. Nazywa go Bogiem, który ma niebo i ziemię, zapewniając Abrama jednocześnie, że ten Bóg mu błogosławi. Było to efektywne przygotowanie na spotkanie z władcą Sodomy. Błogosławiony, pobłogosławiony przez Boga człowiek nie potrzebuje mamiących ofert wroga i gdy właściciel nieba i ziemi wypełnia całe jego pole widzenia, to bogactwo Sodomy nie ma dla niego doprawdy wiele uroku. Dlatego nie dziwi nas odpowiedź Abrama udzielona na propozycję króla Sodomy: daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. Mąż wiary mógł powiedzieć: podnoszę rękę swą do Pana, Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani rzemyka sandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do Ciebie, abyś nie mógł powiedzieć: to ja wzbogaciłem Abrama. Abram wzbraniał się przed przyjęciem skarbów od króla Sodomy. Jakże miałby uwolnić Lota z mocy świata,
gdyby sam dał się przez tą moc opanować. Tylko wtedy jestem w stanie oswobodzić mego bliźniego, gdy sam jestem wolny. Dopóki sam znajduję się w ogniu, nie mogę z niego nikogo wyratować. Droga odłączenia od zła dla Boga jest drogą mocy i jednocześnie ścieżką pokoju i błogosławieństwa. Świat w jego różnorodnych formach jest narzędziem, którym szatan sprawnie operuje w celu sparaliżowania rąk sługi Chrystusowego i stłumienia obecnej w jego sercu miłości. Niech Bóg będzie wywyższony. Gdy tylko serce jest szczere, Pan zawsze przychodzi z pomocą w odpowiedniej porze, aby wzmocnić i pokrzepić i dodać otuchy. Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Tak mówi nam przecież druga księga Kronik, 16 rozdział, 9 werset. Jest to pocieszająca prawda dla naszych biednych, bojaźliwych, przepełnionych wątpliwościami serc. Chrystus chce być naszą mocą i tarczą. Błogosławiony Pan, skała moja, On zaprawia ręce moje do walki, palce moje do boju. Księga Psalmów, Psalm 144, werset 1. Błogosławiony Pan, skała moja, On zaprawia ręce moje do walki, palce moje do boju. On ochrania głowę swych wojowników w dzień walki, jak mówi Księga Psalmu 140, werset 7. I to On rychło zetrze szatana pod stopami naszymi, jak mówi list do Rzymian, 16 rozdział, 20 werset. Oby Pan zachował nasze serca w wierności wobec Niego w tym świecie pełnym najróżniejszych pokus.